Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, to jest kolejny odcinek z Dark Wood. Znaczy, jak się zastanawiasz, jak czytasz tytuł, słuchasz, bo słuchasz, nie? Słuchasz to dobrze. Jak tak czytasz tytuł i tak słuchasz, tak patrzysz, to mam nadzieję, że ci się zgadza. Tak? Dobrze. Elegancko wszystko, jak mamy ustalone podstawowe zasady etyki, BHP i wszystkiego. No, to tak. Na start. Trzeba będzie tą bazę troszeczkę ufortyfikować. Ja już pomyślałem, wyłączymy agregat, bo nie wiem, czy jest zużywana benzyna, czy nie, jeśli agregat jest... Jeżeli my ten agregat zostawimy włączony, jak jest czas zatrzymany. Trochę tego nie ogarniam jeszcze, jak to tu funkcjonuje. Przeszedłem sobie parę razy tą samą noc, żeby się z czymś zmierzyć, żeby zobaczyć, co mnie może czekać tutaj. Jest kilka eventów, na które muszę uważać. Otóż, no wiadomo, jak coś się dobija, coś mi wywaliło tam okno i chyba nie wiem, czy zabiłem. Chyba zabiłem jednego dzikusa w ogóle w międzyczasie. Mógłbym w sumie wczytać tamtego save'a. Ale nieważne, nie, dobra, nie, tak ten... Podczas tej nocy tam zabiłem jednego dzikusa, ale nie było fajerwerków. On się złapał w pułapkę przy oknie i go po prostu zatłukłem kijem po głowie. Tylko tyle. Moje wnioski, jeśli chodzi o noc, są tego typu. Przy każdym przejściu, wejściu, oknie, barykadzie, cokolwiek, stawiamy pułapki. I to te pułapki, które są za 3 złomu, nie za 2, bo dzięki temu wróg siedzi w miejscu i można go walić kijem po głowie. Takie to dobrze jest. Jeśli usłyszymy takie ciężkie kroki, tak mi się przynajmniej wydaje, to jest oznaka, że coś ciężkiego weszło do domu. Czyli na przykład Banshee. A Banshee to jest taki Banshee, czy to jest jakaś wiedźma, w każdym razie coś takiego dziwnego, brzydkiego, tajemniczego. Jak to wlezie do domu, to mamy dwie opcje. Albo można to olać, siedzieć cicho, żeby cię nie złapało, albo można to zaatakować. I to generalnie jest na strzała, z tego co zauważyłem. Jest tylko jeden problem, jak to zaatakujemy i to nas zauważy. Otóż to coś znika samo w sobie, ale pojawia się z 5 czy tam ileś takich małych dziadostw, które cię po prostu gryzą po kostkach i cię zabijają. Do tego nam jest potrzebny molotow. Można molotowem wysadzić w nie i wszystkie naraz zginą. Oto jest molotow tutaj w ekwipunku, to jest mój ekwipunek na noc. W zasadzie tutaj do tej szafy wsadzimy na razie tego jednego mołotowa, bo czemu nie? Jeszcze to, co bym chciał zrobić, to sobie ulepszyć hotbar, żebym miał 4 miejsca w hotbarze. Ale to jest drogie, bo to potrzeba materiału do tego, więc na razie to takie jest takie. Mam kij z dzikusa, którego zabiłem w nocy, to kij wypadł. To ten kij, mam jeszcze jeden kij gdzieś chyba w warsztacie i ten kij zużyję do siekiery. A tego kija będę używał, żeby tłuc po głowie wrogów. Znaczy przetestujemy, jak będzie działał. Dzisiaj sobie troszeczkę połazimy po tej drugiej lokacji. Jest dużo trudniej podobno, więc trzeba będzie dużo bardziej uważać, odskakiwać i tak dalej, kombinować. Trochę zyskałem doświadczenia faktycznie. Zobaczyłem, co nas w nocy może atakować. Najczęściej to sobie do dzikusy, a jeśli to będzie Banshee, to wiem, co z tym zrobić. I jeszcze rada taka odnośnie, bo tak sobie troszeczkę czytałem, tutaj możemy w ogóle złom złapać. Podobno warto się barykadować tylko i jedynie tam, gdzie jesteśmy. Wszędzie poza tymi pomieszczeniami nie ma sensu się barykadować, tylko w tych pomieszczeniach, w których się jest. I podobno, zamiast siedzieć z podkulonym ogonem, nie? Jak mysz, jak szczur bardziej wygląda, no to trzeba stawić czoła o niebezpieczeństwo. No. Nawet spotkałem się z czymś takim, że koleś polecał wyjść dosłownie z tego domu i się na zewnątrz domu napieprzać. Co było takie dosyć już edgy. Podobno warto jest mieć jedno okno otwarte w razie, gdybyś musiał spieprzać z domu w nocy. Jedno miejsce i nie siedzieć w jednym pokoju, tylko w dwóch, bo podobno jakieś jest zagrożenie, które każe graczy, którzy siedzą w jednym pokoju, to wtedy jest źle, a większa szansa na przeżycie jest, jak jest się w dwóch pokojach naraz. Jedną lampę w jednym pokoju, drugą lampę w drugim pokoju, jak jedna zgaśnie, to idziesz do drugiej i tak dalej, i tak dalej. Takiego typu rady. Postaram się je zastosować, nie wiem, czy mi się uda. W każdym razie, zabarykowane tutaj mamy, to tak. Ja bym chciał na pewno postawić pułapki w tych miejscach, co tam mamy. Tutaj mamy pułapkę postawioną, tutaj jeszcze musi być pułapka jedna, więc ja tą pułapeczkę sobie wezmę, sidła rozstawię, tylko muszę oczywiście uważać, żeby w nie nie wleźć, bo ja mam naturalny talent do włażenia we własne pułapki. Dobrze, tutaj mamy, tu by się jeszcze pułapeczka przydała jedna. Mamy tutaj pułapki? Nie mamy. Czyli tak, tutaj pułapkę stawiam, a tutaj zostawiam to okno czyste.
I idziemy w teren. Gdzie ja bym chciał pójść jak na razie w sumie? Ja bym chciał pójść, może sprawdzajmy od góry ten głuchy las, czyli w zasadzie tą ścieżką tutaj. Jeszcze drugą opcją jest pójście do wioski. O, bo wilk nam dał opcję z tą wioską i to jest gdzieś tutaj. Czyli trzeba było tą ścieżką tu iść. A wiecie, może to nie jest taki głupi pomysł? Faktycznie moglibyśmy tutaj coś zmienić. Tylko tak, ile ja mam drewna? Czy ja mam jakieś dużo drewna, czy... Nie bardzo, mam 4 dechy. 4 dechy, 18 gwoździ, a jeśli chodzi o... tutaj? Ile mamy tych logów? Jeszcze 2, dobra, czyli deski mamy w zasadzie, mamy drewno. Dobra, okej, okay. Decyzja podjęta, idziemy do wioski, jeśli do niej trafimy oczywiście, nie? Dobra, jazda, jazda, biała gwiazda. Czy coś ten tutaj dzikus? Nie, tutaj przeszukano. Dobra, muszę teraz słuchawki na uszy. Będziemy słuchać tej gry. A te tutaj? Przeszukano. Kamień, dobra. Aha, coś już słyszę. Ledwo wyszedłem z lasu. Znaczy, z domu, nie z lasu. Czyli ja chyba tą ścieżką w dół muszę iść, zgodnie ze ścieżką iść cały czas. Martwy pies, to nie znikają te tutaj martwe rzeczy? Jest ciekawe. Niżej. Przeszukano, no dobra, to jest dom Piotrka, czyli ja w zasadzie muszę iść jakoś troszeczkę inaczej. Może przejdźmy tędy. Halo? Muszę też uważać ponadto na grzyby i muszę też uważać na... Wow, that's something. To jest... Oj! Aj! Dobra, zabity. On też ma kij! A każdy kij ma 2 końce. On dostanie tym ostrym. Dawaj. O fuck! Spieprzyłem. Alt F4, jeszcze raz. Nie dam się zabijać, będę to powtarzał aż... Aż się nie będę teraz. Ale już nieźle poszło, już były te uniki i tak dalej, dobra. Ogarniam. Teraz idziemy na wyprawę od razu, na dół do tej chatki. Ale mi serce zaczęło wajść. Za bardzo się stresuję przy tych walkach. Ale odskoki już działają, już wiem jak odskakiwać. Jeden miał kamienie i to mnie trochę utopiło. Mogłem pigułki wziąć. Ja zapominam, że mam w ogóle pigułki w ekwipunku. Jeszcze raz. O, zaraz. Tam mamy chyba kamyk. Jest, kamyczek. Dobra, przy okazji. Nie widziałem go wcześniej. Idę jeszcze raz do tej lokacji. Tym razem się nawalać z tymi dzikusami jak równy z równym. Może niektórzy z was powiedzą, że to jest takie średnio uczciwe, że ja za każdym razem wyłączam grę, żeby się nie zapisała, żeby walczyć jeszcze raz te same walki. Ale będąc szczerym, jeśli ja się nauczę walczyć, to wyjdzie nam wszystkim na dobre. W złą stronę. Okej. Okay. Tam jest kolejny. Dobra, ogarnąłem w jaki sposób tych z kamieniami ogarnąć. Jeśli jest się ich blisko... To fajnie. Bo jak jest się ich blisko... To ten z kijem. Kto pierwszy się walnie? No ci to są... Naprawdę banalni do obejścia. Wystarczy po prostu... Wrak czołgu. Magazynek, benzyna... Oj, czekaj. Pies, tylko jaki to jest pies? To jest chyba ten
Gorszy, lepszy. Zaraz zobaczymy. Dawaj. Okej, jest. Martwy pies. To jest ten zwykły. Dobra, spoko. A, kurde, tu już mamy wszystko pełne. Trochę dupa. Mamy wrak czołgu. Pocisk i flara. Co ja mogę wywalić? Kamienie mogę wywalić. Flara mi się może przydać. Pocisk nie wiem, czy mi się przyda. Strasznie dużo syfu zabrałem. Dobra, do czołgu muszę się wrócić, na to wychodzi. Będziemy jeszcze badać tutaj te wszystkie miejsca. Wiem, że tu jeszcze jeden dzikus był, albo jest. Tylko nie wiem gdzie. Jeszcze go słyszę, dziada. Okej, okay, co mamy dalej? Ja wiem, że mam już ekwipunek pełny, ale chciałbym tutaj jeszcze nieco więcej ogarnąć. Mamy tutaj drewno. A gdzie my jesteśmy mniej więcej? Wrak czołgu jest tutaj. Czyli czekaj, gdzie może być wioska? Wioska może być gdzieś na dole? To wygląda jak jakieś takie strategiczne miejsce na wioskę. Chyba. Droga do wioski. No, dobra, mamy. Czyli tam, gdzie nam wilk opisywał. Dokładnie tam. No co my tutaj mamy? Coś ciekawego? Nic specjalnie ciekawego, tak jak patrzę. Dobra, dalej. Bo w wiosce też może być dużo ciekawych rzeczy, takich do zebrania. Czy ja powinienem tutaj iść? Chociaż czekaj, no to jest droga do wioski, czyli... Czyli dobrze. Dobra, pochodnie może. O! A, dobra, bo to jest oddzielna lokacja całkowicie. Alright. I zapisywanie mamy. Godzina 10.40. Moment, 10.40, dajmy chwilę tej grze. 10.40 i czas się zatrzymał. Czyli ja się tutaj nie muszę spieszyć, będąc w wiosce. To jest dobra informacja. Mogę na spokojnie ją zbadać. Nie mogę teraz tego zrobić. Aha, czyli nie masz mapy tego miejsca? Albo chyba? Ja od wilka dostałem taki quest, żeby taką jakąś tutaj maciorę zatłuc. Czyli jakąś świnię czy coś? Mamy kapliczkę, przyjrzyj się. W ogóle tak, wioska to jest coś, co jest fabularne. Czyli to, że tutaj przyszliśmy, to jest związane z fabułą. Więc idziemy do przodu w grze. To wam tylko tak mniej więcej pokażę, bo... Tak to wygląda, nie? Wszystkie rzeczy, jakie są związane z fabułą, mniej więcej mają taki vibe jak teraz, więc to jest fabuła. Wilk nam mówił o tym, więc to na pewno jest fabuła. W oblepioną błotem głowę wciśnięty jest połyskujący w słońcu kamień. Wyjmij kamień, odejdź. Okej. Okay. Let's find out. Ostrożnie wyjmuję kamień. Brak miejsca w ekwipunku. Odejdź. Poczekaj, bo ja wyjąłem ten kamień, czy go nie wyjąłem, bo tak już w sumie nie wiem. No tak, możemy ten kij wymienić. Ten kij tutaj upuszczę. Możemy podnieść. Czekaj. Ale ja przecież nie miałem miejsca w ekwipunku, to jak? Czyli co, przepadło mi to? No. Dobra, zróbmy jeszcze raz. Gra się zapisała przy wejściu do wioski. Ja włączę grę jeszcze raz, bo nie wiem, czy to jest glitch. Ja nie widzę nigdzie tego kamienia, który podniosłem. No nie! Aha, czyli ten kamień, jestem w dupę, jeśli chodzi o ten kamień, tak? Bo ani go nie dostałem, ani nie jest w kapliczce. Aha! No to miło. Mam nadzieję, że ten kamień to nie było nic istotnego. Dobra, dalej. Idźmy. Są jakieś... Ciekawe, gdzie kto... Czy to jest jakaś mapa tej wioski? Czy bym wiedział, gdzie kto mieszka? Coś? Whatever? Miło by było. Zabarykadowane okno. Rozbierz. Zbyt mocna. Barykadka. Muszę się trochę przysłuchiwać.
Czy ja mogę tutaj przejść? Nie, nie mogę. Strasznie dziwna jest ta wioska. Znaczy muszę oczekiwać z góry, że ta wioska mnie zabije. To będzie bezpieczniejsze założenie niż, że tutaj nic mi nie grozi. To nie jest ten etap w grze, że mogę zakładać cokolwiek, że jestem bezpieczny. Tutaj też jest. O, słyszę jakieś psy. Coś tutaj, tutaj. Metalowe drzwi. Drzwi są chyba czymś zablokowane z drugiej strony. No i no są. Tylko pytanie, jak je odblokować? Tu coś mogę? Nie, no nie mogę tego rozwalić. Da się tu jakoś wejść? Metalowe drzwi. Zamknięte, potrzebuję klucza. Okej, okay, czyli tutaj jest potrzebny klucz. Nie przejdę tutaj. Racja, dobra. To możemy sobie odpuścić. Tą chatkę. Idziemy do chatki numer którejś. Ale gdzie mi zniknął ten kamyk? To wygląda naprawdę na glitch jakiś, że ten kamyk gdzieś zniknął. No szkoda. Jakby mogę wczytać save'a i zobaczyć, co ten kamyk by mi dał i go ewentualnie sobie gdzieś dodać, nie wiem. Dosłownie wygląda tak, jakby gra mnie okradła z czegoś. Jakaś skórzana. Pokrwawiona paczka. Jest drewno, okej, okay, czyli tutaj możemy sobie drewna trochę zebrać, jeśli by nam brakowało. Chociaż wydaje mi się, że na najbliższą noc nam wystarczy. Więc nie ma co kombinować i sobie zaśmiecać ekwipunku. O co chodzi w tym moście? O, ktoś tam jest. Ktoś pierze w rzece. Widocznie jakaś praczka. Dzień dobry. Piękny jest nasz las o tej porze roku. No w opór. Widziałem sporo pięknych rzeczy i ten las do nich absolutnie nie należy. Ale co dla kogo ładne, nie? Nie możemy żadnej mapy otworzyć. Myślałem, że będzie rysował sobie ziomeczek jakąś mapę tak na szybko. Dobra, idźmy, nie wiem, prawą stronę najpierw może bym sprawdzał. Muszę sobie jakoś strategię ustalić na sprawdzanie tych wszystkich tutaj lokacji. Ja bym chciał to najlepiej obejść, tam jest jakiś koleś. Przepraszam. I ma jakąś skrzynkę za sobą w ogóle. Przepraszam. Dzień dobry. Kobieta. Kobieta wpatruje się w ziemię pustym wzrokiem. What the fuck? Co to jest kuźwa za wioska? Podejrzewam, że jak skrzynię przeszukam, to ta kobieta się na mnie rzuci, nie? Ale warto próbować. Laleczka. Mała plastikowa laleczka. What the f... Zabij świnie. A ta lalka ma mi w tym pomóc, czy... Nie, ona tylko mi mówi, żebym zabił świnie. Okej, proszę pani. Nie ma żadnego problemu. Czekaj, to jest... Co to jest za miejsce? Ja tu już byłem. To były te... Tak, to była ta chata. A tutaj co jest? Jak mi tędy przeszedł? Tu jest też jakiś pomost. Ale dziwna jest ta wioska. Tak autentycznie dziwna. Czekaj, przebiegnę tu może przez to. Co by mnie nic nie pożarło za nogi. Jest mnóstwo drewna w tej wiosce, więc będę mógł stąd drewno zebrać jak coś. O! Są grzyby. A to są grzyby... Dziwnie wyglądający grzyb. Dobra, czyli mamy już jakąś wartość dodaną. Są grzyby. A czy jest tu jeszcze coś, czym powinienem się zainteresować? No tak, nie specjalnie. Oh my blin, a co to jest? To są kury! Dzień dobry, kuro. Pogdakasz mi? To jest wokół jakiegoś domu ten. Aha, dobra, bo muszę łapać mniej więcej, którędy ja tą drogą idę w wiosce. Żeby wiedzieć, gdzie jestem. Jak, po co i dlaczego.
A gdzie jest ta świnia? Tu mamy drewno, ale jest pusto. To jest dosłownie stos drewna, w którym nie ma drewna, tak? Oh, Game Logic, odcinek kolejny. Czy ja się dowiem, gdzie jest ta maciora, w którym domu? Bo chciałbym się przygotować na to i nie iść do niej w pierwszej kolejności, tylko najpierw jakoś jakieś tam rzeczy poogarniać, a później dopiero... Czekaj, traktor. Aha, nie mogę traktora przeszukać, trudno. Tam coś jest. Mogę przez to przeskoczyć, co my tu mamy dalej? No tutaj nic nęcącego. Tu też są jakieś chaty. Kurde, ile tu jest rzeczy do sprawdzenia. Wow. I mean, wow. Zniszczona studnia. Lina. Niestety liny nie możemy podnieść. Kurde, co ja mogę wywalić, żeby mi było tak jakby mi nie było niepotrzebne? Ja dostałem mnóstwo mało przydatnych rzeczy po prostu. Czekaj, jak chlip zjem. Zjedz. Twoje płuca są bardziej wydajne. Aha. No to ja zjem ten chleb, żeby po prostu oczyścić sobie ekwipunek. Myślałem, że to mi bardziej to zadziała w kwestii, że mi coś odnowi życia, a nie, że będę miał bardziej wydajne płuca. Dobra, sprawdzajmy po kolei te lokacje. Też jest jakiś rozmontowany traktor. Kierownica samochodowa i to jest rzecz dla Piotrka. Więc to trzeba na pewno podnieść. Tylko teraz pytanie, co wyrzucić na to miejsce. Bandaże nie. Ach, to mi schodzi już. Bandaże z alkoholem. To są zwykłe bandaże. Hamuje krwawienie. I to się robi z... Czekaj, bandaże się robi z dwóch szmat. Czyli nie jest to jakoś bardzo takie przydatne. Jedna szmata grzyb. To będę wywalić. Lina mi się przyda. Myślę, że szmata to jest coś bardziej common. Więc ja po prostu w tym traktorze zostawię tą szmatę. O, weźmiemy sobie benzynkę tutaj. A i trochę benzyny. Dobra, kierownicę samochodu też wezmę. Z tego traktora. Dobra, i czy teraz możemy się dostać do środka tego miejsca? Bo tutaj są kury, więc podejrzewam, że jak ktoś hoduje kury, to raczej nie jest złą osobą. Nie wiem, to jest głupie założenie w tym momencie pewnie, ale... bezpieczniejsze dla mnie. Wchodzimy? Dawaj, wchodzimy. Don't be such a pussy. Dzień dobry. Najwyżej będę uciekał. Drewniana podłoga lepi się od warstwy ptasich odchodów oraz piór. Drewno, tutaj nic. Może byśmy tak odpalili pochodnie, bo tu trochę ciemno. O! Baba kura! czekaj chwilę. Wait. O kuźwa. Bo kobieta, która ma dużo kotów, to jest chyba cat lady, tak? To jest chicken lady, czy to jest hen lady, whatever, nie wiem. A jak mam poznać, które z nich to jest maciora, z które z tych osób? To jest coś, co mnie zaatakuje? Coś, co wygląda jak świnia? Czy to jest... Nie mam pojęcia. Staruszka patrzy na mnie podejrzliwie. Zaborczo tuli do siebie swoje kury. Chyba, cholerniku jeden, nie przyszedłeś po kurki moje, co? Baba przykłada głowę jednej z kur do ucha, mamrocząc coś pod nosem. Po chwili się uspokaja. Czy gdybym zabił jakąś kurę, to by była inna ścieżka dialogowa? Ja wiele widziałam, ja wojny przeżyła, ale nie takie rzeczy. Bóg mi świadkiem, tutaj nie miejsce dla człowieka, panie, nie dla kur. Spoko. Pokaż przedmiot. Plastikowa kurka. Pieronie, skąd co masz? Gdzie to znalazłeś? Baba wydaje się niespokojna. Kury zamilkły. Czuć napięcie w powietrzu. Matko boska, to Jankowa kurka. Mój dla niego podarunek, dla braciszka mojego. Kilka dni temu tak się zbiesił. Mówiłam mu, zostań, ty nieuczony, ty się nie znasz. A on nie słuchał i poszedł do tego człowieka. Zabuła. Masz, weź to. Do niego poszedł, widzisz? I już nie wrócił. Baba wciska mi do rąk pognieciome zdjęcie. Zdjęcie doktora, czyli tego typa mam znaleźć, tak? Bo to ten doktor mnie w zasadzie walnął w łeb i przetrzymywał i chyba torturował trochę.
Kobieta cała się trzęsie. Kura na jej ramieniu z trudem utrzymuje równowagę. Tylko mi wy mi zostałyście, moje siostrzyczki. Zdjęcie drogi. Oj, pamiętam ja ci to miejsce, to już 6 lat będzie, jak byłam tam ostatnim razem. Ta droga prowadziła kiedyś do sąsiedniej wioski, można było nią dojechać do pobliskiego miasta. Teraz się tam nie dostaniesz, drzewa wszyściutko pięknie zarosły. Czyli taka babuszka, tak? Dobra, bo mi się troszeczkę gardło męczy, ja będę to czytał normalnie. Biedna Hanuśka postradała rozum, chłop jej zrobił takie szkaractwo, że psy nawet na widok tego ogon kuliły, biedaczysko. Chłopa spalili razem z chałupą, a dziwolonga zabrali gdzieś. Nie dziwota, wszystkie się ludziska bały. Baba uśmiecha się dobrotliwie, pokazując 3 żółte zęby. Dawno temu to było, ale pamiętasz to jeszcze, kurko, prawda? Right. Dalej. Matko Boska, znów ten dziwoląg. Pies go ganiał i te jego skrzypce pierońskie. Kobieta czerwienieje na twarzy i zaczyna krzyczeć. Poszło włon mi przed chaty, skurwysynie jeden zajebany. Jakie to jest osób? Dobra, zobaczmy, czy coś tu mogę jeszcze znaleźć, whatever. Chleb, mamy mapę. Znaleziono lokację, świniarnia. Gdzie jest świniarnia? A, nie wiadomo. Czyli gdzieś jest świniarnia. Otwórzmy jeszcze tutaj. Tu jest od groma kur. Pudełko z narzędziami jeszcze jedne mamy. W razie gdybyśmy jeszcze nie zrobili sobie tego lepszego warsztatu, nie? To tak, szma, kurde, szmatę tam też miałem. Butelka, pustą butelkę, pudełko z narzędziami. Aha, bo ten grzyb nie zwa... Grzyb mi się zepsuje, jak się nie będę spieszył z tego, co widzę. Tu mamy pudełko z narzędziami drugie. Kurde, coś muszę wywalić. Magazynek, coś najtańszego. Najtańszego. Lina ma 20. Złom ma wartość 5, czyli złom teoretycznie jest najmniej wart. No, dobra. Pudełko z narzędziami weźmiemy, bo jest... Chyba da się na najwięcej sprzedać. Mamy taśmę. O, dobra, to też jest dobra rzecz. Zostawię linę, wezmę taśmę. Ja będę musiał się wrócić jeszcze tutaj do tego miejsca. Można tutaj wejść dalej. Ale ja, kurde, już nie mam gdzie tego ładować. Zamknięte, potrzebuję klucza. Już nie mam gdzie tego ładować wszystkiego. Ty, a ten koleś, co tam go ta baba pogoniła? Co to jest za typek? Gdzie on jest? Tu jest! A co to jest za koleś? Przepraszam, już nie będę! Wsiadł do traktora po prostu! Muzyk! To nie moja wina. Wiem, że nie brzmiał najlepiej moje skrzypeczki. One się trochę popsuły. Już nie będę grać. Przepraszam. A proszę pana, czy pan był w tej chacie? Chacie baby... Kury? Pan nie bał się jej? Pan? Odważny pan jest. A widział pan ją? Piękną panią? Ona jest najpiękniejsza. Przyglądam jej się przez szczeliny w oknie. Obserwuję ją, jak zmienia się. Pięknieje. Dla niej gram. Chcę, żeby była szczęśliwa. No bo już chyba nie jest. Kura ją zamknęła w tym pokoju. On nie mówi o babie kurze. On mówi o babce, która jest, znaczy o jakiejś kobiecie, która jest zamknięta tam w pokoju, co jest zamknięty na klucz. Okej. Okay. Well, that sounds interesting. Ona ją więzi, zazdrości jej, nie pozwala nikomu do niej przychodzić, nawet mi. A ona bardzo dobrze wie, że podczas ostatniej kupałnocki wyłowiłem z rzeki wianek pięknej pani. Tak, proszę pana, baba kura wie, co to oznacza. O tak, zostanę mężem pięknej pani. Będziemy chodzić nad rzekę, proszę pana, i będę jej grał, proszę pana.
Dobra, nie mogę już więcej tak czytać. Próbowałem ją uwolnić, ale baba kura pogoniła mnie. Zawsze to robi. Szukałem też drugiego klucza u pana Jana, ale teraz, gdy zniknął, nie wiem, jak dostać się do jego domu. Czyli krótko mówiąc, muszę pójść do domu Jana, gdziekolwiek ten dom jest, bo ja nie mam pojęcia, czyje to są domy. Dla mnie to są anonimowe budynki po prostu w tej chwili, jakbym jakąś mapę dostał, cokolwiek. No to, czyli do domu Jana muszę wejść, żeby zebrać klucz. Prawdopodobnie. Okej, przytaknij. Taki dobry, taki bardzo dobry. Pan jest tak jak on. Pan przypomina mi mojego tatę, ale mój tata się zmienił, proszę pana. Tak, moja mama też. Oni już nie chcą słuchać, nie chcą słyszeć o tym, jak mi smutno, proszę pana. Jeszcze raz. Ojej, ale ja pana marudzę, prawda? Niech pan nie odchodzi, niech pan posłucha, niech pan nie odchodzi. Spod traktora rozlegają się nerwowe chrząknięcia. Może pan mógłby mi pomóc? Odejdź znudzony, przytaknij. No dobra, no spróbujemy, ja jestem ciekawy, co to będzie. Przytaknij. Niech pan znajdzie ten klucz do pokoju pięknej pani. Ma go ona, baba kura, no, albo pan Jan. Pana Jana widziałem ostatnio, koło studni. Kiedyś bawił się tam ze mną. Wrzucaliśmy do studni kamienie i odbijaliśmy się w zwierciadle wody. Robiliśmy wtedy głupie miny. Tata mówił, że żebym tak nie robił, bo mi tak zostanie. Teraz woda w studni jest wiecznie zmącona. Pokazuje dziwne obrazy. Czyli tak. Klucz mogę wziąć od baby kury albo od Jana. Czyli mogę z babą kurą pogadać. Ale mi się w głowie miesza przez tą grę, naprawdę. No dobra, spróbujemy. Studnia jest tutaj w wiosce, może pan go tam znajdzie. On często się tam kręcił. Kręcił się, zaglądał w głąb studni, wypatrywał czegoś lub kogoś. Nowy wpis w dzienniku, dziwny chłopak. Ja muszę się ukryć przed babą. Wejdę do tego... Zamknięty pokój baby kury. No, tam gdzie ziarno trzymali, w południowo-zachodniej części głuchego lasu. Przyniesie mi pan ten kluczyk, jak pan znajdzie. Oddzięczę się, proszę pana. Ja i piękna pani. Okej, okay, czyli prawdopodobnie... Poczekaj, plotkuj. Słyszał pan o maciorze? Chłopi trzymają nieopodal maciorę. No, no, w świniarni. Nazywają ją matką wszystkich świń. Czyli to jest faktycznie świnia, dobra. Ponoć jest piękna, no, ale ja jej nigdy nie widziałem. Nie pozwalają się do niej zbliżyć. Przeganiają mnie, zawsze mnie wszyscy przeganiają. Mały muzyk spuścił wzrok. Może panu by się udało ją zobaczyć. Gdyby udało się panu wejść do środka, to może wziąłby pan dla mnie kawałek mięska. Nigdy nie jadłem świńskiego mięska, a słyszałem, że jest bardzo dobre. Wziąłby pan trochę dla mnie? Okej, okay. Dobra. Pokaż przedmiot. Zdjęcie doktora. To nasz doktor? On też jest taki dobry i odważny jak pan. Pomógł mi, pomagał wszystkim tutaj. Dał mi taką piękną maskę, żeby wyleczyć wszystkie moje choroby. Panu też by się chyba taka przydała. Ała! Celowo powiedział, żeby mnie obrazić, czy zdjęcie drogi? Mama opowiadała mi kiedyś o takiej drodze. Mówiła, że podróżowali nią ludzie, wychodzili z domów i szli nocą. Bałem się tej opowieści. Bałem się, że mama też tak wyjdzie z domu i mnie zostawi. Okej, okay. To sporo do przełknięcia, szczerze mówiąc. Czekaj, to jest ta studnia? Zniszczona studnia. Ale to chyba o jedną studnię chodzi. No dobra, to ja bym chciał pogadać z tą babą kurą i spytać się o ten klucz. Może coś mi się uda wykminić. Dzień dobry. Czego potrzebujesz, duszyczko? Głodny? Zupy zjedz lepiej. Ja bym ci dała, ale jak ty ją zjesz? Bożeż ty mój. W ogóle tak, nasz bohater, bo nie wiem, czy gdzieś tu w grze się przewinęła jego twarz, bo ja czasami tam przeszukiwałem różne rzeczy na Wiki i widziałem twarz naszego bohatera i ten bohater bardzo, bardzo dobrze pasuje do vibe'u tej gry, więc akurat uwaga, ja bym ci dała, ale jak ty ją zjesz, jest bardzo celna i bardzo na miejscu. Dobra, plotkuj. Dzięki Bogu za naszą lochę. Biedactwo wygląda, jakby chore było, ale na moje to zdrowia ma więcej niż my wszyscy razem do kupy wzięci. Tylko dzięki niej mamy co do garnka włożyć. Okej, czyli baba gdzieś ma klucz. Ale ja nie mogę z nią porozmawiać o kluczu niestety, więc prawdopodobnie jakoś inaczej muszę ten klucz ogarnąć. Dobra, wypierdzielać mi stąd kury. A może jakbym przeszedł tutaj? Co tu jest? Jest jakaś chata zniszczona. Ruina. Osmolone resztki drewnianej konstrukcji kurnika. Przeszukaj. Drut i deski. Niestety nie mogę. Gwoździe. Kurde, tu jest tyle rzeczy, a ja ich nie mogę zebrać. Tutaj nie, tutaj nie.
drewniane drzwi. Kosz pełen jajek. Kurze jajo. Łóżko, też mamy kurze jajo, czyli ona z tego po prostu kurnik zrobiła, rozumiem, tak? To dosyć... Kosz pełen jajek. Czerwone jajo i mamy kurze jajo. Duże grzyby. O, nice. Czekaj. Mogę te duże grzyby wziąć? Dziwnie wyglądający grzyb. No, mamy już dwa grzyby. No i niestety dwa się psują w równym tempie. Czyli musielibyśmy po prostu wrócić się, te grzyby przepalić i wrócić z powrotem do wioski, jakby się dało. I nie wiem, czy by właśnie tak nie zrobił niedługo, bo w zasadzie mi się kończy miejsce w ekwipunku fizycznie. Więc muszę jakoś inaczej to rozegrać. Jakbym znalazł jakiś ten, taki materiał, żeby móc sobie ten ulepszenie hotbaru zrobić, to by było super. No, ale naszą chyba głównym zadaniem teraz to by było faktycznie powrót do wioski, zrzucenie rzeczy i kontynuowanie tutaj... A, wyłącz pochodnie. I kontynuowanie tutaj naszych przygód, bo z tego co widzę, w tej wiosce będzie dużo do ogarnięcia i nie starczy jeden odcinek, ani nawet prawdopodobnie dwa, może trzy, żeby całe ogarnąć. Więc pochodzimy po tej wiosce jeszcze w następnym odcinku, ale bardzo mi się to podoba, bo gra strasznie zmieniła klimat teraz. Jest dziwnie. Przede wszystkim jest dziwnie, a nie tak mrocznie. Znaczy jest mrocznie, ale... Widzicie, rozumicie. Dobra. Oczywiście rady klasycznie przyjmę w komentarzach na dole. Dziękuję serdecznie, będę czytał. No i tyle. Zaczyna mi się podobać ta gra. Ta fabuła bardzo mi się podoba. I jeśli już jestem mniej bojaźliwy, jeśli chodzi o walkę i tak bardziej się w tym rozeznaję i w przeżywaniu nocy, to też tak lepiej mi to idzie, to czuję się pewniej. I mam nadzieję, że to będzie kontynuowane i coś mi nie zaburzy tej pewności. Trzecia lokacja mi zaburzy tą pewność, bo tam jest jazda bez trzymanki. Ale dobra, nie uprzedzajmy faktów. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i...